Jest z nami Martin Kączkowski, który dziś strzelił swojego pierwszego gola w barwach Śląska. No właśnie, ale gola, który dał nam tylko jeden punkt, czy aż jeden punkt? Jak ty to oceniasz, jak ty to skomentujesz? No przede wszystkim przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, więc przyznam szczerze, oddałbym tą bramkę za trzy punkty, ale... Troszkę taki dziwny mecz, bo pierwsza połowa uważam, że zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu, ale nie strzeliliśmy bramki, mimo że mieliśmy naprawdę dobre okazje i w tych okazjach nawet nie oddaliśmy strzału, gdzie za długo trzymaliśmy piłkę, a w drugiej połowie praktycznie po bramce głęboka defensywa, nie graliśmy w piłkę, ale do pewnego momentu mieliśmy ten wynik i no taka bramka mocno przypadkowa, ale jednak remis, więc no przyznam, że bardziej niedosyt, bo takie mecze, gdzie już w drugiej połowie biegaliśmy za piłką, mocno pracowaliśmy, no już musimy dotrzymać do końca. Czego zabrakło, żeby dowieść to zwycięstwo do końca? To bardziej po prostu jakiś indywidualny błąd i nieporozumienie, czy może stanęliśmy troszkę zbyt głęboko w tej drugiej połowie? No myślę, że przede wszystkim zbyt głęboko. Nie graliśmy w piłkę, wyglądało to trochę tak, jakbyśmy czekali już na koniec, bo mamy wynik, a wiadomo, gdy gra się tak praktycznie całą drugą połowę, no to ciężko jest się ustrzec gdzieś błędu. Chociaż przy tej bramce jakiś duży błąd, wydaje mi się, nie było dużo pecha, ale to się wszystko wzięło z tego, że to my biegaliśmy za piłką, nie chcieliśmy grać i korona praktycznie ciągle się utrzymywała przy piłce i w końcu znalazła tą drogę do bramki. Mhm. Ale trzeba przyznać, że za nami naprawdę dużo dobrych fragmentów, wyglądaliśmy momentami naprawdę nieźle, szczególnie właśnie w tej pierwszej połowie. W sobotę jeden z ważniejszych meczów pewnie dla kibiców, derby u nas z Zagłębiem. Chyba warto przyjść i zobaczyć, kibicować. No tak, jeszcze jeśli chodzi o ten mecz, no to trzeba uszanować ten punkt przysłowiowy, jak to się mówi, na wyjeździe. Pierwsza kolejka, jedziemy dalej, teraz gramy u siebie. Derby, wiadomo jakie to jest spotkanie i w tym meczu tylko i wyłącznie najważniejszy jest wynik.